przede mną w studiu czwórki, jedyna i niepowtarzalna Aldona Orłowska. Dzień dobry! Witam, witam bardzo gorąco ciebie i moich wspaniałych fanów. Tak, to prawda. Aldona, masz najwspanialszych fanów na świecie. Jest prawda. To jest prawda. Widać to na twoich koncertach, na trzech koncertach, które w ostatnim czasie pojawiły się w takiej trochę nowej, odświeżonej formule. Jak myślisz, jak to się dzieje, że twoi fani tak się kochają, że tak dużo emocji okazują na twoich koncertach, tak się uwielbiają, pędzą po autografy, no i tak krzyczą też na tych koncertach. Słuchaj, ja to tak myślę, ja ich tak bardzo kocham. Ja myślę, że oni mi dają jeszcze więcej miłości niż ja im i to chyba z tego wynika. A przede wszystkim ja daję z siebie wszystko na koncertach. Nawet jak mi się rzęsa odklei, to od razu drugą odkleję. Dobrze, że tylko rzęsy. O mały głos. Na ostatnim koncercie było tak spontanicznie. Miałam tak wspaniałych fanów na Jasnej 1, w centrum Warszawy, że kolejki, jakaś gazeta pisała kolejki do Marszałkowskiej. No, słuchajcie, to jest coś tak fantastycznego. Ja tego jeszcze w życiu nie przeżyłam, mimo że zaczynałam od muzyki klasycznej, czyli jakiś taki repertuar poważny, a teraz chcę tym wspaniałym, fantastycznym moim fanom przekazać to, co zdobyłam. Na zachodzie, czy tam w Skandynawii, czy no właśnie. Bo teraz inaczej trochę koncertujesz, inaczej wygląda ta formuła. Wcześniej twoje występy w Szwecji wyglądały trochę inaczej. Tak, były inne, ale w tej chwili jest, ja idę z trendem. Ja zawsze starałam się osiągnąć szczyty. To znaczy Himalaje. Chodzi o to, że zawsze się starałam. Lubię być kreatywna i lubię podejmować nowe zadania. I uważam, że teraz w dobie takiej muzyki elektronicznej to jest najlepszy sposób sprzedawania siebie i muzyki, bo po prostu jak gdyby, nie wiem, może się mylę, ale staram się podnosić jak gdyby poziom przynajmniej muzyki polskiej. Tak, bo staram się. No chyba to zauważyłeś zresztą na koncertach. Tak, oczywiście. Aldona, ale powiedzieliśmy o tych twoich kochanych, wspaniałych fanach i dzisiaj można powiedzieć, że jest takie trochę ich święto, ponieważ organizujemy w czwórce Q&A. Twoi fani zadawali już pytania w komentarzach na wydarzeniu, ale także na Facebooku czwórki, także na grupce hejterska 4.1. No i dzisiaj ty będziesz odpowiadała na te pytania z przyjemnością, ale też, żeby tego było mało, to można zadzwonić, można zadać pytanie osobiście Aldonie. Można przyjść. Tak, można przyjść. Wszystko właściwie można. Można pozdrowić, można razem zaśpiewać. Pan może na rozgrzewkę pytanie od Piotrka. Okay? Dobrze. Dlaczego każda pani piosenka jest hitem i skąd bierze pani inspirację? Oj Boże. No mówiłam, że mam fantastycznych fanów. No w ogóle jestem zaskoczona, bo taka forma dodawania tych kadencji wysokich dźwięków klasycznych do disco polok, bo właśnie ostatnio gazeta się pomyliła i pisała, ale Aldona śpiewa od disco polo, nie, disco polok. Właśnie wasz gatunek. Do opery i nawet do hip-hopu, bo pokochałam hip-hop. I w ogóle jestem zaskoczona, że moi fani tak odbierają te piosenki, które się rzeczywiście stały hitem. Ja w dalszym ciągu to nie wierzę, wszyscy śpiewają razem ze mną, że ja moje koncerty to praktycznie wszyscy mogą śpiewać, ja mogę słuchać. Jestem zachwycona. Pytanie od Pawła. Aha. Pani Aldono, gdzie pani się tak patrzy na tych teledyskach? Gdzie się patrzę? Panie Pawle, patrzy się w kamerę, tylko musi pan zrozumieć, że kamera jest wysoko i ja właśnie nie wiem, gdzie się patrzy, czy tak trochę wyżej, czy trochę niżej. Nie zawsze mi się udaje trafić, a że kamerzystą jest mój mąż, to mężowie są leniwi. I on zawsze mówi, że jest dobrze, a często jest źle, ja mu nie wierzę. I dlatego pan się pyta. Ja się staram patrzeć i postaram się w takim razie lepiej patrzeć, żeby pana nie zawieść. Spróbuję panu dogodzić. A ile z reguły jest dubli, powtórek przy nagrywaniu takich teledysków? Czy małżonek jest tak wybornym operatorem, że po jednym jest gotowy teledysk? No, wyborny to on nie jest, tylko że potem...
jeśli chodzi nie, kiwa, jeśli kiwa, o kiwa, to żyje, chodzi. Kiwa, jeśli chodzi o to. W każdym razie jest genialny w innej dziedzinie, ale po prostu staramy się, jeżeli mamy siłę, powtarzać to, a czasem po prostu wybieramy z tego materiału, który zostaje. Różnie to bywa i dlatego w każdym razie będzie coraz lepiej, bo ja przygotowuję następne teledyski, następne piosenki i muszę panu powiedzieć, że pan będzie bardzo zadowolony. Właśnie. Aldona, jak wygląda sytuacja z nową płytą, z nowym materiałem? Dużo było takich pytań. Kiedy coś nowego, kiedy jakaś płyta? Będzie płyta. Ja już myślałam na ten koncert Karnawał z Aldoną Orłowską na Jasnej w Warszawie tydzień temu. I po prostu mastering został nieskończony, tylko nie z mojej winy. Będzie na następnym koncercie płyta Istny Szał, czyli jednym słowem hit Aldony Orłowskiej. Czyli największe przyboje, the best of Aldona Orłowska, tak? Dobrze, ale te utwory, które na tej płycie się pojawią, to część już z tych kawałków znamy. Tak, bo śpiewamy. Bo są też na YouTubie i fajnie tak, na pewno Tak. Jak mam okazję, to raz daję. Pytanie od Wojtka. Z którymi polskimi artystami chciałaby pani nawiązać współpracę artystyczną? Gorąco panią pozdrawiam. Aha, dziękuję bardzo. Pozdrawiam równie gorąco. Zwłaszcza, że w tym studiu też jest gorąco. Z którymi? No ja na ogół mam kontrakty takie solistyczne. Ale gdybym miała wybrać, no to ja myślę, że po co długo szukać? W Kopenhadze mieszka Marian Lichtman. Może by nam się udało i wreszcie bym zrobiła teledysk właśnie w Kopenhadze. Mam 20 minut mostem, a nigdy nie mam czasu pojechać. To czekamy na kolaborację Aldona Orłowska i Marian Lichtman. Trzymamy za słowo, że coś takiego powstanie. Aldona, to powracamy do pytań od Proszę dzwonić, zapraszam, tak. Odpowiem na każde pytanie. Nie bójcie się. Jestem łagodna. 22 645 2100 to jest numer do naszego studia. Można oczywiście dzwonić. Czy planuje pani koncerty w innych miastach? Kraków czeka. Też tutaj Trójmiasto dołącza do pytania. To jest Paweł i Szymon. Jeżeli dostanę realne propozycje, oczywiście, z przyjemnością. Uwielbiam Kraków, uwielbiam Gdańsk. Zresztą koncertowałam w Gdańsku. Miałam kilka koncertów, ale takich charytatywnych. Około świątecznych z kolędami, które śpiewam klasycznie. I zauważyłam, słuchaj, że ludzie zaczynają śpiewać klasycznie kolęda. Ja zaczęłam. To pamiętajcie, Aldona pierwsza. Aldona, a która formuła teraz ci bardziej odpowiada? Czy ta taka całonocna impreza z twoimi kilkoma krótszymi występami, czy jeden taki koncert, jak kiedyś grywałaś? Więc ja pokochałam właśnie te ostatnie imprezy, bo one są prawdziwe, one są spontaniczne, jest bezpośredni kontakt z fanami i jest, sprawia mi to wielką radość, kiedy przychodzą, robią selfie, nigdy nie odmówiłam, robią, no w każdym razie podpisuję płyty i śpiewają ze mną, pomagają mi, wchodzą na scenę. Słuchajcie, to jest coś tak rewelacyjnego, że ja z przyjemnością będę przyjeżdżać do Polski. A dawna forma była inna. Tak jak występowałam, jeżeli chodzi o Polskę, w Teatrze Wielkim, w Teatrze Muzycznym, to wychodziłam w innych strojach, taka dama, i śpiewałam tak bardzo, bardzo serio. Ale tutaj jest mała ilość publiczności, a tutaj jak na stadium konkretnie kilkaset przychodzi, no to jest przekazać to, co się dostało w darze takiej dużej ilości fanom takiej. Tu właśnie ten język polski, ale i tak bardzo ładnie mówi. Mieszkam ponad 30 lat w Szwecji. Aldona, mamy słuchacza, ja pomogę ci założyć słuchawki, sekundkę. Aha, o, z przyjemnością. Dziękuję bardzo. Okej, okay. Jest razem z nami Paweł z Lublina. Halo, halo. Halo, halo, dzień dobry. Słyszymy się? Tak, witam. No, czekamy na twoje pytanie, Pawle. Witam, pani Aldono. Bardzo mi miło, że możemy rozmawiać. Bardzo, ja też mi bardzo miło. Lublin górą. Ostatnio taka delegacja była medyków z Lublina na poprzednim koncercie w Poznaniu. Bardzo się cieszę. Czy pan z tej grupy może? Nie z tej grupy. Natomiast no właśnie chciałem zapytać, kiedy koncert w Lublinie w takim razie był? Jak pan zorganizuje, znajdzie jakiegoś sponsora, przyjadę, bo... Rzesza panów tutaj, pani Aldono. Oj. Naprawdę. Naprawdę. Wśród własnych znajomych tu mam 20 osób jeszcze
po rodzinie rozsyłamy i coraz większa, także dobrze, możemy z przyjemnością proszę podbijać oglądalność. Dobrze, w takim razie proszę organizować. Ja czekam na konkretną propozycję. A w takim razie, jaka piosenka się panu podoba? Jaką pan zaśpiewa? Kawałeczek? Zakupy. Zakupy. No to jest śpiewasz, coś... Paweł. Już. No to tak. Zaraz sobie przypomnę. Jest coś... Wiele możesz kupić. Niech pani mi Aldona pomoże, bo teraz nie mam tekstu. W supermarkecie. W supermarkecie, na targu. Pięknie, w hali. W hali. Do refrenu może przejdziemy. Dobrze. Ale razem. Tak. Dobrze? Jest coś... Czego nie kupi się za nic, dwóch uczuć splątanych, miłością bez granic. O, jaki głos. Coś czego nie kupi się za nic. Proszę. No właśnie, no i byśmy razem zaśpiewali, pani Aldona, nawet. A w, oj, 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 oczywiście. Już się wpraszam na scenę, Paweł. Jedno co, w takim razie proszę organizować i zapraszam na scenę. Dobrze. Ostatnio śpiewałam właśnie z fanami Sceno Warszawie. Szumasy, ale w każdym razie, bo mieliśmy akad gościa, Marek Gaszyński nas odwiedził. Zna pan takiego pana? Tak, tak. No to świetnie. To panie Pawle, zresztą w ogóle świetne imię. Święty Paweł. No. W każdym razie czekam na realne propozycje. Z przyjemnością przyjadę, nawet przylecę ze Szwecji. I pozdrawiamy Lublin. Pozdrawiam gorąco, tak. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, Paweł. Dziękuję panią Aldonę, pozdrawiam. Tak, Aldona. Dziękuję bardzo. Aldona, jeszcze mamy drugi telefon. Aha. Kuba jest razem z nami. Halo, halo. Tak, jestem. Dzień dobry. No witamy, Kuba. Co tam? Kuba, dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie panią Aldonę z gorącego Wrocławia. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. I mam takie pytanie, takie marzenie w sumie nawet. Czy byłaby pani kiedyś w stanie wrócić do Polski, żebyśmy mieli pani troszkę więcej u nas, w naszym kraju? Oj Boże! Bo zdecydowanie jest pani za mało. Wie pan co, jakie komplementy, dziękuję. Muszę chyba dobrze wyglądać. Dziękuję za komplementy. Wie pan co, Wrocław uwielbiam, bo znam Wrocław, wspominam wspaniale, po studiach uniwersyteckich, bo też studiowałam na uniwersytecie, miałam praktyki, jakieś statystyki. W każdym razie i świetny był docent i świetny Wrocław. Tam we Wrocławiu jest świetna atmosfera. Zróbcie coś, przyjadę. Przyjadę z przyjemnością. No Mika, robisz tam, robisz, okej? Okay? Robię. Umówieni jesteśmy. Myślę, że się uda coś zorganizować. No to już czekam. Aldona teraz pomachała. Dziękuję specjalnie do siebie i do całego Wrocławia. Wszystkiego dobrego. Szymon Jaworski pojawił się w studiu, nasz redakcyjny kolega i chyba śmiało mogę powiedzieć największy fan Aldony Orłowskiej na świecie. Na początek się przywitam, witam wszystkich serdecznie. Nie wiem, czy mogę sam się określić największym fanem Aldony, to już nie mnie oceniać. Na pewno ją bardzo kocham. Aldona, największy twój fan? Słuchaj, miłość z wzajemnością. Słuchaj, ja panów uwielbiam. No, słuchajcie, ja was wszystkich kocham, to tak jak Kiebula śpiewał. Ale słuchajcie, bo naprawdę młodzi ludzie, tacy wrażliwi, tacy fantastyczni i Polacy. Ja kocham Polaków. Mm. To jest naród wybrany, według mnie naród kreatywny. A się ci młodzi ludzie, słuchajcie, poznali się na tych piosenkach, które praktycznie ja nigdy nie chciałam się przypodać tłumowi. Nie? I tutaj naraz taki aplauz, ta klasyka, dołączenie, dawanie siebie i potem ta dyskopolog. Dyskopolog. Bo jak ktoś tam w gazecie jakiś głodny zjadł tą literkę, to tak śmieszny, dyskopolo dla każdego coś miłego, no ale tak. Bardzo ci dziękuję. Szymon, to powiedz, jak natrafiłeś na twórczość Aldony? Kiedy to było? Ja byłem malutkim dzieckiem tak naprawdę i powiem szczerze, że Aldonę Orłowską pokazała mi moja siostra. Mm. Przyszła kiedyś ze spotkania ze swoim chłopakiem i może to on jej pokazał Aldonę, ona potem postanowiła sprzedać Aldonę nam, pokazała nam to przeznaczenie. I kiedy się poznaliście? Poznaliśmy się kilka lat później, podczas tworzenia naszej audycji radiowej postanowiliśmy zaprosić Aldonę Orłowską jako gwiazdę do nas do audycji. Pół roku się starałem, żeby Aldona do nas przyjechała. Zwodziła mnie.
prawda, nie mówiłbym takich stwierdzeń, to nie było molestowanie, aczkolwiek bardzo nie się starałem, bardzo mi zależało na tym, żeby Aldona do nas przyjechała jako ikona mojego dzieciństwa, bo ja jak byłem mały, razem z moimi przyjaciółmi nagrywaliśmy teledyski covery. Aldony, covery teledysków. Tak, zawsze była panterka, zawsze były rozwiane włosy, zawsze były samochody, zachody słońca. Tak, Porsche, Porsche czerwone. I terenowe, i terenowe, tak, czerwone, terenowe samochody. I potem spełniło się moje marzenie. Aldona pojawiła się na dworcu głównym w Krakowie razem z Eugeniuszem Polokiem. Pamiętam, że mnie wtedy nogi zmiękły, miałem nogi jak z waty. No i spełniło się marzenie. I przyjaźnijcie się do dziś. I nie wyrosłeś, to nie jest tylko dziecięca fascynacja, tylko dalej to trwa od lat, tak, to trwa od kilkunastu lat. Ale jedno co... czego nie kupi się za nic. Dwóch uczuć splątanych, miłością bez granic. Ale jest jedno, Szymon jest fantastyczny, bo dostawałam na mailach wiele zaproszeń do różnych programów, a on może mówi, a po co będziemy jechać do Polski i tak dalej. Ale jakoś tak musiał, uwiódł mnie po prostu i spróbowałam i byłam zachwycona. Program, który miał trwać 2 godziny, czy godzinę, trwał 2,5 godziny. Oczarowana byłam redaktorem Szymonem. Nagrania było 5 godzin prawie. Tak. To jest też bardzo ważne. A jeszcze jest bardzo ważne, że jeszcze nie chcieliśmy... Ja nie chciałam kończyć wcale. Tak, my byliśmy zmęczeni, Aldona cały czas w studiu i ona może mówić, ona może mówić. Ja mogę śpiewać też. Szymon, dziękujemy ci bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo, fajnie, to był zaszczyt z wami porozmawiać. A my powracamy do tych pytań, które pojawiły się w internecie, ale jest bardzo dużo zaproszeń, nie tylko do tych miast, nie do Lublina, tak? Bo jeszcze tutaj pojawiają się Gliwice, pojawia się Łódź, Kraków. Ojej, ja od reszty dostałam jak Gliwice. Przybywaj, mój mąż tak jest ze Śląska, słuchajcie, najlepsi trębacze są ze Śląska, a oprócz tego jeszcze kompozytorem jest i aranżerem. Łukasz też pisze, Łódź tęski za pani talentem, czy w przyszłości wróci pani do tego miasta, by koncertować w kraju? Ja kocham Łódź, słuchajcie, Łódź jest taka piękna. Jest najpiękniejsze kamienice na świecie. Wiecie, ma. Tylko trzeba je odnawiać, bo ona, no po prostu niektóre po prostu uległy ruinie. Jest przede wszystkim w Łodzi jest atmosfera, a zwłaszcza latem, jakieś ciepło wiosną i jesienią najdłuższa ulica, najwięcej restauracji, kawiarni. Jeszcze stosunkowo Łódź jest najtańsza, ale atmosfera jest najlepsza. I czasem możecie mnie spotkać, jak przyjadę ze Szwecji. Aldona, dwa zbliżone pytania. Jedno od Dawida, drugie od Jacka. Pani Aldono, jaki jest pani przepis na dobrą piosenkę, na hit? A Jacek pisze, jaki jest przepis na efekt wow w piosence? No i widzisz, mówiłam, że mam najlepszych fanów na świecie. No słuchajcie, przede wszystkim was bardzo, bardzo ściskam i całuję. I chcę was poznać koniecznie na następnym koncercie. Jaki? Słuchajcie, ja przepisu to nie ma. No najpierw trzeba coś tam skomponować, potem trzeba przymierzać tekst, bo lepiej jest najpierw muzykę, a potem dopiero tekst to jest lepiej, bardziej fachowo. Potem trzeba zaaranżować, potem trzeba nagrać, potem trzeba wypromować, a potem się okaże, że nie wyszło. Ale się cieszę. A nie jest, tak, nie jest tak, żeby był dobry hit i efekt wow, to beat musi zrobić nie kto inny jak pan Eugeniusz Polak? Nie, tak. Słuchajcie, wiadomo, że skomponować musi geniusz. Bez geniuszy to nie ma hitu. Eugeniusz. Jednym słowem Eugeniusz Polak, fantastyczny muzyk, trębacz, pianista, aranżer, instrumentalista, taki, który dzięki niemu znalazłem się w Szwecji, bo on tam miał kontrakty. Po studiach zaraz po Akademii Muzycznej, gdzie w ogóle chwalony był przez Stańkę, tam na warsztatach muzycznych razem grali, a potem okazuje się, że on jest fantastycznym pianistą i kompozytorem. I tylko pracowaliśmy, jeżeli można się chwalić. Można, no, czekamy. Moi kochani fani, pracowaliśmy cały i pracujemy cały czas za granicą, tylko w swoim zawodzie. A ja z kolei po prostu dotarłam trochę później i on miał takie występy w takich pianohausach i w takich ekskluzywnych miejscach i mnie przedstawił, no i przyszła prasa i telewizja i tak się zaczęła moja kariera. I najwspanialsi fani. Aldona, Ewelina pisze, żeby był efekt wow, wystarczy pani Aldonka.
Ewelinko, kocham cię. Ja mam tak inteligentnych fanów. Słuchajcie, staramy się, a teraz szykujemy coś rewelacyjnego. Tylko bo jedziemy do Szwecji, bo tutaj nie mamy takich w Polsce warunków i chcemy was zaskoczyć. Czyli z najwyższej półki. Aldona, jeżeli mogłabyś założyć słuchawki, bo razem z nami jest Weronika. Już napiję się, Mon. Halo, halo. Mm-hmm. Tak, zakład. Jestem. Halo, halo, Weronika, jest z nami Weronika. Witam cię. Cześć, Weronika, skąd do nas dzwonisz? Dzień dobry, ja dzwonię z Poznania, ale jestem z Łodzi. O, super. Ach, witam. Słuchamy Dzień dobry. Mhm. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, chciałam serdecznie panią pozdrowić i chciałam też powiedzieć, że poznałam panią dzięki mojej przyjaciółce Oli, która też nas słucha. Tak. I dlatego dzwonię, bo chciałam panią poprosić, czy mogłam pani ją pozdrowić. Pozdrawiam. Śpiewająco może. Śpiewająco. Olu, pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie, a zapraszam na najbliższy koncert i wtedy się spotkamy i wyściskamy. Pozdrawiam. Tak. Jest mi bardzo miło, jestem szczęśliwa, że mam tylu wspaniałych fanów. Tak, jak najbardziej. A jaką piosenkę Ola lubi? No właśnie Ola najbardziej lubi zakupy, właśnie ją mi pokazała sama. Tak, słuchaj, bo tak, bo my robimy zawsze, staram się robić piosenki z przesłaniem. No bo czy to nie jest prawda, że najważniejsza jest miłość? Oczywiście, że tak, bez granic. Tak, bez granic. To co? Na specjalne życzenie Weroniki i Oli już teraz zakupy. Zakupy, specjalnie dla ciebie, dla Oli. Pa, wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję wzajemnie. Poważniejsze pytanie od Darka z Facebooka. Aj. Czy miała pani w swojej karierze gorsze momenty? Co w takich chwilach pani najbardziej pomagało? No tak jak każdy chyba. Słuchajcie, co pomagało najbardziej? No przede wszystkim... Przede wszystkim przyjaciele, przede wszystkim pasja życia, pasja do śpiewania. No miałam taki, kiedy pracowałam jeszcze w Teatrze Wielkim i byłam przygotowywana do konkursu w Barcelonie. Śpiewam arię z czwartego aktu Trubadura Verdiego. I kiedy już miałam wyjechać, poszłam do lekarza teatralnego. No i lekarz mówi, Aldona do szpitala. Mówi, jak to do szpitala? Bo człowiek nie chce wierzyć, że coś może... No i po tygodniu znalazłam się w szpitalu i musiałam troszeczkę wyhamować te swoje ambicje, bo zresztą spotykam się tak samo z ludźmi, że właśnie w tym wieku, takim młodym, ludzie... różne depresje, różne choroby układu wegetatywnego, że ludzie się nie otwierają, dlatego wam radzę, otwierajcie się, żyjcie dniem dzisiejszym, żyjcie pasem. I co mi pomogło? Po prostu najpierw wyciszenie, a potem zmiana charakteru, bo lekarz powiedział, jak nie zmienię charakteru, to nie wyzdrowie, z takiej porządnej Aldonki zrobiłam się trochę mniej porządna. No i potem ta pasja, dążenie do celu. Bo, żeby nie mieć 10 celów, jeden cel i to widać po mnie. Jak się dąży, jak się idzie w jednym kierunku, jak ma się pasję, to wtedy można coś osiągnąć. No przecież ja zdobyłam tak fantastycznych fanów. I co jeszcze? No przyjaciele. I co jeszcze? No troszeczkę szczęścia zawsze potrzeba. No. Czy oczy otwarte? Troszeczkę zwolnić i tempo iść dalej. Aldona, pytanie bardziej przyziemne. Od Moniki. Czy Aldona chodzi na grzyby? Na grzyby chodziłam z babcią. Słuchajcie, na maślaki i zawsze próbowałam, czy jest nie jest gorzki, i odróżniałam i prawdziwki, ale teraz to nie. Już dawno nie byłam na grzybach, bo się boję kleszczy. Pytanie od Ani. Co lub kogo zabrały pani na bezludną wyspę? A ciebie. To lecimy. Na bezludną wyspę. Słuchajcie, no bym zabrała kogoś, do kogo mam zaufanie, kogoś kochanego pod każdym względem czyli Eugeniusza Poloka, tego geniusza. Ale na drugim miejscu ciebie. Dobra, okay. Jesteś rewelacyjny. Okay. W ogóle jedno co, ja bym zabrała całą czwórkę. Czwórka uważam, że jest najlepszym radiem. Ja przecież miałam masę audycji w jedynce. Teraz zaproszona jestem, mam nadzieję, do dwójki. Zresztą, tak jak jest w czwórce, jaka jest atmosfera, jacy fantastyczni ludzie pracują, otwarci na innych, otwarci na talenty, to ja nie spotkałam, bo mamy masę przyjaciół, mamy masę Radio Z na przykład. No, idę sobie Łodzi, taki przystojnik, już nie pamiętam, przepraszam, jak się nazywasz, no bo z fanami jestem na ty. I on mówi, pani Aldona Orłowska i potem, a co robisz? No jestem tam kierownikiem.
a mówię, czy puszczasz moje piosenki? Nie. Wszyscy się boją puszczać. A Radio Czwórka jest najlepsza. I Aldona, nie, tym optymistycznym akcentem kończymy. Czas nas goni, mieliśmy tylko godzinę, ale myślę, że powtórzymy tę formułę. Ja Q&A. Myślę, że powtórzymy, dlatego że nawet jak te inne radia nie będą puszczać i tak jak telewizję, to skoro mamy taką grupę fanów, że sobie zrobimy samą telewizję i Czwórka będzie, albo ja sama zorganizuję. Bardzo ci dziękuję. Zawsze cię serdecznie zapraszamy do naszego dziękuję studia. Bardzo i chciałam, ściskam was wszystkich, uwielbiam was i bardzo mi przykro, że wszyscy nie mogliście się dodzwonić, ale będzie następny raz. Czyli do usłyszenia, do zobaczenia. Aldona Orłowska była razem z nami. Wielkie dzięki i na koniec zagramy kartą miłości. Jest karta miłości, tak. Wielkie dzięki. Tak. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia, kochani. Do usłyszenia, pa.